Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochanie, materiał przychodzi coraz głębszy, piękniejszy, mądrzejszy. I kiedy trafia się mi taki materiał, którym ja z Wami się dzielę i ja go czytam, dostrzegam to, że innymi słowami ubierałam w inne słowa, ale dawno już mówiłam o tym i może mi się wydaje, a może tak jest, że jakby troszkę wyprzedzałam to, co teraz do mnie trafia. Pamiętacie, jak mówiłam? Najpierw doświadczam, a później potwierdzenie. I tak samo właśnie z tymi pięknymi rzeczami, które ja Wam daję, u mnie podobnie właśnie z tym materiałem tak jest. To, co dawno mówiłam, teraz przychodzi z innych źródeł potwierdzenie, powiem, tego samego tematu, tylko troszkę w innych słowach. Więc ja z Wami podzielę się dzisiaj, co to znaczy oświęcenie. Poszukiwacze na ścieżce duchowej chcą wiedzieć o oświęceniu. Czym jest oświęcenie? Powiem, że oświęcenie jest jak żart. To jak ryba w oceanie szukająca oceanu. Pewnego dnia ryby zebrały się, aby omówić, która z nich widziała ocean. Żadna z nich nie mogła powiedzieć, że rzeczywiście widziała ocean. Wtedy jedna ryba powiedziała: myślę, że mój dziadek widział ocean. Druga ryba powiedziała: tak, tak, ja też o tym słyszałam. Trzecia ryba powiedziała: tak, zdecydowanie, jej wielki dziadek widział ocean. Zbudowali więc ogromną świątynię i wykonali posąg wielkiego dziadka tej konkretnej ryby. I powiedzieli: on widział ocean. On był połączony z oceanem. Oświęcenie jest sercem naszej istoty, ruchem w kierunku centrum naszej jaźni i życiem prosto z niej. Wszyscy przyszliśmy na ten świat z darem niewinności, ale stopniowo, stając się coraz bardziej inteligentnymi, straciliśmy naszą niewinność. Urodziliśmy się w ciszy, a kiedy dorastaliśmy, straciliśmy ciszę i wypełniliśmy się słowami. Opuściliśmy nasze serce i w miarę upływu czasu przyszliśmy do naszych głów. Teraz podróż powrotna jest oświęceniem. To podróż od głowy z powrotem do serca, od słów z powrotem do ciszy. To powrót naszej niewinności i pomimo naszego intelektu. I choć jest to bardzo proste, jest to wielkie osiągnięcie. Wiedza powinna prowadzić się do tego pięknego nic nie wiem. Celem wiedzy jest ignorancja. Ukończenie wiedzy doprowadzi cię do zdziwienia i zdumienia. Pozwoli ci to uświadomić sobie tą rzeczywistość. Tajemnice istnieją po to, żeby je przeżyć, a nie rozumieć. I człowiek może żyć w całości. Oświęcenie jest takim stanem dojrzałości i niezłomności w każdych okolicznościach. Cokolwiek się stanie, nic nie może ukraść uśmiechu z Twojego serca. Oświęcenie oznacza wyjście poza ograniczenie i poczucie, że posiadam wszystko, co istnieje w tym wszechświecie. Brak oświęcenia jest łatwy do określenia. To ograniczenie się przez mówienie należy do tego konkretnego miejsca, jestem z tej kultury, czy należy do tej religii. Jak mówią dzieci: mój tata jest lepszy niż twój, lub moja zabawka jest lepsza od twojej.
Myślę, że większość ludzi na całym świecie utknęła w tej grupie wiekowej rozwoju intelektualnego. Tylko zabawki się zmieniły. Dorosłe mówią, mój kraj jest lepszy niż twój, lub moja religia jest lepsza niż twoja. Chrześcijanie powiedzą, Biblia jest prawdą, a hindusi powiedzą, Wedy są prawdą, są bardzo stare. Muzułmanie powiedzą, Koran jest ostatnim słowem Boga. Celebrujemy coś tylko dlatego, że pochodzimy z tej kultury, a nie z tego, czym jest. Jeśli człowiek może ufać wszystkiemu, co istnieje przez wieki i czuć, że to należy do mnie, wtedy jest to dojrzałość. To jest moje bogactwo, ponieważ należy do boskości. Boskość, zgodnie z czasem i przestrzeniem, dawała różną wiedzę w różnych miejscach. Człowiek staje się świadomy całego wszechświata i może powiedzieć, wszystkie te piękne kwiaty pochodzą z mojego ogrodu. Cała ewolucja człowieka jest przemiana z bycia kimś do bycia nikim i z bycia nikim do bycia wszystkim. Czy zauważyłeś, że małe dzieci mają poczucie przynależności, tą jedność, tą niewinność? Gdy dorastaliśmy, straciliśmy tą niewinność i staliśmy się bardziej przebiegli. Niewinność ignoranta nie jest cenna, tak jak przebiegłość inteligentnego człowieka nie jest cenna. Oświęcenie jest rzadką kombinacją niewinności i inteligencji. Gdy istnieją słowa do wyrażania jednocześnie, człowiek pozostaje bardzo cichym. W tym stanie umysł jest całkowicie w chwili obecnej. Wszystko, co jest potrzebne, otwiera się przed Tobą w tak naturalny i spontaniczny sposób. A Ty po prostu siedzisz i pieśń natury przepływa przez Ciebie. Właśnie to jest ten piękny, cudowny, pełny miłości przekaz. I to jest święta prawda. Im więcej wiesz, tym wiesz, że nic nie wiesz. Absolutnie. Pustka. I mogę od siebie powiedzieć to, co nieraz mówiłam, że sensem naszego życia jest samo życie. Wiele osób szuka wielkiego celu, a ich cel życia może być tak małym, drobiazgę, która wniesie ogromny wkład w całość. Także zwracajcie się do siebie, zwracajcie się do swojego wyższego ja, zwracajcie się do swojej duszy. Tam, w waszej głębi jest cała wiedza. Dziękuję wam za wszystko. Z wami była Irina.